Witam Państwa w kolejnym odcinku Vademecum. Zanim zacznę odpowiadać na Państwa pytania, mam taki mały apel. Bardzo bym chciał zaprosić przedstawiciela zarządu wspólnoty mieszkaniowej, która to wspólnota zarządza się samodzielnie, czyli nie mają zarządcy, a funkcjonuje tylko zarząd i odnosicie Państwo sukcesy. Zachęcam członków tych zarządów do kontaktu ze mną. Chciałbym do rozmowy zaprosić kogoś z Państwa. Myślę, że to będzie bardzo interesująca rozmowa. Teraz już pytania. Pytanie pierwsze. Mieszkam na parterze wieżowcu, w którym są dwie windy, ale ja nie mam potrzeby korzystania z żadnej. Czy w tej sytuacji mogę zaprzestać wnoszenia opłat z tego tytułu? No, rzeczywiście to nauczyły tego spółdzielnie mieszkaniowe. Niestety w przypadku wspólnot mieszkaniowych Państwo nie płacicie za używanie czegoś, czyli na przykład wind. Państwo wnosicie opłaty z innego zupełnie powodu, a mianowicie utrzymujecie w stałej sprawności urządzenia jako elementy części wspólnych, bo bez wątpienia cały szyb, maszynownia, sterownia tych wind, przeglądy techniczne tych wind, to są koszty, które ponosi wspólnota, a przecież wspólnota to członkowie wspólnoty. Więc nie można zwolnić członka wspólnoty mieszkaniowej z opłaty za windę tylko dlatego, że mieszka na parterze i z niej nie korzysta. Inni z kolei mogliby powiedzieć, ja mieszkam na parterze i do dachu mam 10 pięter, więc po co mam łożyć na naprawę tego dachu? Tutaj jeszcze pod budową jakby tego, co mówię, jest artykuł 3 ustawy o własności lokali, z którego wynika jednoznacznie, że w razie wyodrębnienia własności lokali, grunt oraz wszelkie części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku własności lokali, stanowią ich własność w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej budynku. W nieruchomości wielomieszkaniowej współwłasnością przymusową objęte będą zatem takie części jak klatki schodowe czy właśnie windy. Więc to jest moja odpowiedź i próba zwalniania we wspólnotach mieszkaniowych jest z naruszeniem tego przepisu. Pytanie takie. Kupiłem lokal mieszkalny wraz z piwnicą, ale mój administrator, naliczając mi koszty zarządu, uwzględnił tylko powierzchnię mieszkania. Trochę to dziwne, zauważa pytający, bo w poprzedniej wspólnocie powierzchnia piwnicy była wliczona w ogólną powierzchnię mojego lokalu. Który administrator ma rację? No tak, rzeczywiście ja się spotkałem z taką sytuacją. Są zarządcy w Wałbrzychu, którzy nie widzą piwnic, więc odpowiadam. Jeśli piwnice zostały sprzedane i stanowią część przynależną do lokalu, to udział państwa lokalu wynika z powierzchni łącznej, jaka powstała w wyniku sumy powierzchni waszego mieszkania i z pomieszczeń przynależnych. To mogą być boksy, garaże, piwnice. A zatem nie mają racji ci zarządcy, czy te zarządy, które odliczają powierzchnię piwnic, bo mogę sobie wyobrazić sytuację, że macie państwo piwnicę o powierzchni 50 metrów, a mieszkanie o powierzchni 30 metrów. I
I co, będziecie Państwo płacić tylko za 30-metrowe mieszkanie? No nie, udział jest sumą tego, więc nie możecie Państwo domagać się, bo to będzie nieuczciwe, do pozostałych właścicieli i na pewno nie zbilansuje Wam wydatków i nie będzie sprawiedliwie ponoszone, nie będą sprawiedliwie ponoszone ciężary wydatków na nieruchomość wspólną. Pamiętajcie, że do lokalu mogą przynależeć właśnie piwnice, strychy, komórki czy garaże. Nawet jeśli one bezpośrednio nie kontaktują, nie graniczą z budynkiem, ale znajdują się w obszarze, w granicach nieruchomości wspólnej. Na dziś to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne odcinki. Przypominam jeszcze, że możecie nas oglądać Państwo w telewizji UPC w poniedziałki, w środy i w piątki oraz na stronach internetowych www.tvtwoja.pl. Piszcie Państwo do mnie pytania. Do zobaczenia.